Dzisiaj gościmy w klubie Gym Fight we Wrocławiu, z nami Rafał Petertil. E, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Rafał, co nowego w klubie? Ostatnio Puchary Świata, trochę pojeździliście. Co, co, jakie nowe rzeczy w klubie się wydarzyły? No tak, okres wakacyjny, ale niestety dalej trenujemy pełną parą. E, no teraz najważniejsze wydarzenie właściwie roku, czyli World Games we Wrocławiu i będzie startował nasz zawodnik Michał Rąkiewicz w kategorii 75 kg. E, dawno już wiecie o tym, że Michał wystąpi na, na World Games. Ile mieliście czasu na przygotowania? No mieliśmy praktycznie kilka, kilka miesięcy, około dwóch, trzech miesięcy. Michał z po mistrzostwach Polski wyleczył kontuzję i teraz po malutku łapie formę, praktycznie już ją, już ją ma, także myślę, że było wystarczająco czasu, żeby się dobrze przygotować. Na jakim jesteście etapie? Już jeszcze, jeszcze sparujecie, czy, czy to już jest wyciszanie przed, przed yy, sprawdzianem? To już praktycznie ostatni, ostatni jeszcze sparing został. Yy. No i teraz już tylko skupiamy się na szybkości i na odpoczynku. Myślę, że to, co było do zrobienia, to już jest zrobione. E, wiadomo, rolą trenera jest przeczytanie przeciwników. Coś już wiemy o nich? No ja no wiem tylko, że to będzie czołówka światowa, no bo wiadomo, najlepsi zawodnicy z różnych kontynentów. No ale wiemy, że Europa jest bardzo mocna, Polska jest bardzo mocna, także tutaj na pewno nie mamy żadnych kompleksów i, i będziemy walczyć o medal. To są takie zawody, jak każde inne, czy, czy czuje się, że to, że to jest jak, jakaś impreza większej rangi? No to trzeba by zapytać o to Michała, co on czuje. No wydaje mi się, że jednak w Polsce no, kickboxing rozwija się, no ale, ale to chyba będzie jedno wydarzenie, jedno z głośniejszych, także myślę, że dodatkowe emocje będą. Wiadomo, telewizja, dużo kibiców, to jest szansa jednak na, na jakieś rozpromowanie Michała w środowisku i w ogóle w Polsce. No tak, no to trzeba to mieć na uwadze, że jednak te Michał jest z Wrocławia i, i, i te, te, te World Games odbywa się we Wrocławiu. Także te kibice na pewno będą gorąco kibicować, no bo pochodzi z tego miasta. No i myślę, że we Wrocławiu kickboxing już naprawdę dobrze funkcjonuje, a będzie funkcjonował jeszcze lepiej. Co ciekawego w klubie nowego? No, w klubie teraz szykujemy się na obóz letni. No i później zaczynamy już od września. Będą Praga, walki zawodowe, także cały czas coś się dzieje. Teraz nasz junior do kadry się dostał, także się z Europy juniorów. Cały czas będzie, cały czas się coś dzieje. Widzę, tutaj trener wprowadza jakieś nowinki, Ketle się pojawiły w klubie. Próbujecie czegoś nowego widzę. No tak, to ketle to już trochę u nas działają, także to już myślę, że te sukcesy między innymi są też dzięki temu. No cały czas staramy się rozwijać, wiadomo, nie, nie szukać jakichś zbędnych nowinek. No, ketle praktycznie to jest przyrząd, który już kilkaset lat służy w sporcie. No ale małe, małe zmiany w, w treningu to zawsze jest, powoduje progres u zawodników. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.